myślę, że bardzo dobrze, że żadnego seksu nie będzie. Jest to program, wydaje mi się, przez to, że jest podany w takiej chyba lekkiej formie, bo jednak reality jest w miarę lekkie, jednak jest zabawne, to wydaje mi się, że też dotrze do takiej grupy widzów i odbiorców, którzy jednak myślą, ojku, fajny program. Ale mimo wszystko on jest trochę głębszy, bo porusza dosyć dużo tematów w ogóle związanych z byciem gejem, przede wszystkim w Polsce. Są złamane stereotypy, pokazane historie chłopaków, którzy zostali wyrzuceni z domu tylko dlatego, że okazali się gejami. I wydaje mi się, że ten program jakby wnosi dużo więcej niż samo to, że to jest... Działalność misyjna? Wydaje mi się, że trochę tak, że to niesie jakąś taką misję. No bo jak najłatwiej trafić do najszerszej grupy osób? No właśnie przez taką rozrywkę, przez taki program. I wydaje mi się, że jak ludzie zobaczą, że kurczę, to są normalni chłopacy, ten został wyrzucony z domu, ale dlaczego? No bo jest gejem, no ale... I wydaje mi się, że ludzie przez to zaczną trochę inaczej jakby w ogóle to odbierać. Cześć, nazywam się Jacek Jelonek i zapraszam Was wszystkich serdecznie do oglądania Prince Charming na player.pl.